Cześć. Dzisiaj chciałbym troszeczkę opowiedzieć o OC dla starszych aut, a konkretnie w jaki sposób można mieć dosyć znaczne oszczędności w tej kwestii. Pierwszą rzeczą jest to, że musi mieć auto, które ma 25 lat. Tak się składa, że Celica akurat w tym roku skończyła 25 lat. Jeżeli mamy odpowiednie auto, no to dobrze jest też mieć komputer, no bo kolejny krok robimy głównie w internecie. Trzeba kupić kartę PZMOT-u, wchodzimy na stronę, rejestracja, logowanie, no i zakup assistant za 85 zł. Banalna sprawa, ale na wszelki wypadek oprócz linku do tej strony dam też link do instrukcji w PDF-ie. No i po kilku dniach przychodzi do nas właśnie zwykłym listem taka karta. I ona jest niezbędna do uzyskania tej zniżki, także trzeba ją po prostu zabrać ze sobą do agenta. A ten assistance jest o tyle fajne, że nie jest to na konkretne auto, ale na konkretnego kierowcę. Czyli jeżeli mamy kilka aut, no to wiadomo, działa to w przypadku każdego z nich. No i tak naprawdę ten krok jest już zakończony. Oczywiście ostatnim krokiem jest kupno polisy. Trzeba zrobić to lokalnie, także ja znalazłem sobie adres agenta w internecie i za chwilkę do niego jedziemy. A potem widzimy się na podsumowaniu, gdzie powiem, ile standardowo płaciłem za OC i czy udało mi się coś zaoszczędzić w tym roku. Także zostańcie ze mną do końca. Jedziemy. Za chwilkę zaczniemy podsumowanie i porozmawiamy o kwotach, ale jeszcze tylko dodam, bo zapomnę. To jest to, że jak kupicie takie ubezpieczenie, no to oczywiście swoje stare OC trzeba samodzielnie wypowiedzieć. Więc trzeba się dowiedzieć, jak to jest w przypadku konkretnej firmy, w której macie już ubezpieczone. No i zazwyczaj to jest wypełnienie jakiegoś formularza, przesłanie go mailem czy też pocztą. Ale teraz wracając do tematu, porozmawiamy sobie trochę o kwotach. Pierwsza kwota to jest 821 zł. I tyle kosztowałoby mnie moje OC, gdybym zdecydował się na przedłużenie polisy, którą miałem. Kolejna kwota to jest 754 zł. I tyle kosztowałoby mnie OC, gdybym kupił je poprzez porównywarkę ubezpieczeń tego samego dnia, którego kupiłem to właśnie ze zniżkami z PZMOT-u. I 561 zł plus 85 zł za tą kartę, czyli łącznie 646, tyle łącznie kosztowało mnie to załatwienie w taki właśnie sposób. I jeszcze powiem tylko, że porównywałem same ceny OC bez żadnych dodatkowych opcji, które nie były jakby konieczne, żeby dać Wam taki, że tak powiem, najbardziej czysty obraz tego wszystkiego. I tak naprawdę jest to z około 100 zł różnicy, więc nie jest to gigantyczna kwota, ale biorąc pod uwagę fakt, że jest to bardzo proste do załatwienia tak naprawdę, to moim zdaniem warto. Szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jestem młodym kierowcą i tak naprawdę mam tylko 10% zniżek, więc im jesteście starsi, to też oczywiście zależy od konkretnego auta, tym te zniżki mogą być większe. I pani agentka, która mnie ubezpieczała, powiedziała, że jest wiele takich sytuacji, że ludzie płacą powiedzmy po 300 zł za OC dla takich youngtimerów czy aut klasycznych. Także to byłoby na tyle. W komentarzach możecie powiedzieć, czy taka forma poradnikowo-vlogowa Wam się podobała. No oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco, śledzić projekty, które robię, przycisk subskrybuj, no i też możecie ocenić ten film. Na dzisiaj to wszystko i do następnego razu. Cześć!